Siemanko, z tej strony Kamyk i witam was w takiej grze wyżej czy mniej. Co częściej jest wyszukiwane w Google? No i mamy pierwszą kategorię i drugą. Michigan Stadium na przykład teraz mamy, to co widzicie na ekranie. I druga to piersi. I co częściej wyszukiwane jest w Google? I musimy stwierdzić, czy jest, co jest wyżej, a co jest niżej. Taka ciekawa gierka, znowu coś innego niż FIFA. Mam nadzieję, że wam się podoba. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, udostępnijcie i tak dalej, i tak dalej. Zaczynamy. Michigan Stadium czy piersi? No tutaj zdecydowanie myślę, że piersi mają więcej. Tu ma tylko 15 tysięcy miesięcznie średnio wyszukiwań. No i zdecydowanie myślę, że piersi mają więcej. Ponad pół miliona. Sprited Away, czyli pewnie jakieś anime, którego ja nie znam osobiście, więc skoro ja nie znam, to powinno być mniej niż coś, co każdy zna, tak? I dlatego dam, że mniej to jest wyszukiwane. Tak, 368 tysięcy, to i tak sporo. Donkey Kong Country, no Donkey Kong to znam, ale czy jest częściej wyszukiwane niż 368 tysięcy razy miesięcznie? Myślę, że nie. I tak, jest 74 tysiące miesięcznie wyszukiwane. Orange, czyli pomarańcza. Pomarańcza chyba powinna być... 20 milionów ma pomarańcza wyszukiwań miesięcznie? Tego bym się nie spodziewał. Max Factor, no to jest jedna z bardziej znanych firm dla kobiet, ale myślę, że 20 milionów to zdecydowanie nie ma. 135 tysięcy, tak jest. Porno, no zdecydowanie. Zdecydowanie milion, tak, tak, milion. Beaver Stadium, no myślę, że zdecydowanie mniej niż porn. Tak, 5 tysięcy tylko. The Big Lebowski. Nie wiem, co to jest za film. Nie oglądałem go. Film czy serial, ale myślę, że 5 tysięcy to powinno spokojnie przebić 246 tysięcy. Tiller, czyli osoba prawdopodobnie to jest, która... Nie, myślę, że mniej. Nie potrafię tego dokładnie przetłumaczyć niektórego. Wiem, o co chodzi. Na obrazkach macie. Teacher Training. Myślę, że ma więcej niż 12 tysięcy. 18, no tutaj już jest blisko, mamy 10 punktów. Exchange rate, czyli wymiana walut mniej więcej, jaka jest, wiecie, taki kalkulator walut. Myślę, że ma więcej, myślę, że sporo ludzi, tak, zdecydowanie prawie 3 miliony. Weight loss, czyli strata wagi, czyli odchudzanie się. Czy ma więcej niż 3 miliony miesięcznie, znaczy 2700? Myślę, że nie, chociaż może mieć sporo, 368 tysięcy. No dobra, o, mamy coś piłkarskiego. Czy częściej wyszukiwany jest Andrea Pirlo, czy strata wagi? No, Pirlo już, wiecie, no, swoje najlepsze czasy miał, ale myślę, że jest niżej. Tak, 135 tysięcy, mimo że tutaj z nas prawie każdy by częściej wyszukuje Andrea Pirlo, to ma mniej. Myślę, że Rega jest bardziej znane niż Pirlo, częściej wyszukiwane, może nie bardziej znane. American History 10 albo X. Myślę, że jest rzadziej niż Reggae. Dobrze, dobrze nam idzie strasznie, chyba mój najlepszy. Angkor Wat, no to myślę, że rzadziej. O proszę, 301 tysięcy, no i przegraliśmy, mamy 15 punktów, ale cieszymy się w tle. Dobra, myślę, że jeszcze raz zagramy, dlaczego by nie. Macie tą stronę. I co tu mamy? Lista Schindlera i Obesity, czyli to już musi być taka chyba mega nadwaga. Myślę, że może być częściej. Tak, 246 tysięcy. Różowa Pantera. Myślę, że rzadziej. O, częściej. Wow. Ciężko niektóre rzeczy wiedzieć, czy są częściej wyszukiwane, czy nie. Blade Runner czy Fleetwood Mac? Fleetwood Mac nie znam. No i na szczęście jest mniej niż Blade Runner. Feminizm, myślę, że będzie częściej, kobiety to pewnie wyszukują, oczywiście, że tak. Chris Brown, myślę, że jest częściej zdecydowanie, prawie 3 miliony Chris Brown ma. There will be blood, będzie krew, krew się poleje. Myślę, że rzadziej. Tak, 135 tysięcy tylko wyszukiwań średnio. Oliver Cromwell, myślę, że rzadziej. Tak, 90 tysięcy. Tourette, no wiecie, to jest nieprzyjemna choroba, ale myślę, że ludzie mogą często wyszukiwać ją. Tak jest, 201 tysięcy. Rugby World Cup. Rugby, no tak świat nie często się chce ten oglądać rugby, przynajmniej w naszym kraju, ale myślę, że gdzieś w Ameryce nie, 74 tysiące, czyli tak myślałem, rugby nie jest tak profesjonalne, tak często wyszukiwane, nieprofesjonalne. No i dobra, Pepsi czy Acne, czyli nie wiem, co to jest, Asen, czy pryszcze, nie mam pojęcia, nie mam słownika w głowie do angielskiego, ale myślę, że jest rzadziej wyszukiwany niż Pepsi. No i tak też jest, 450 tysięcy.
Mick Foley, myślę, że też jest rzadziej. Tak, 90 500. Leicester, no ostatnio to myślę, że zdecydowanie tak, ponad 3 miliony Leicester ma wyszukiwane. Alzheimer czy Leicester? Myślę, że jednak Leicester tutaj będzie częściej wyszukiwane. Gimnastyka czy Alzheimer? No, z racji olimpiady może gimnastyka być częściej wyszukiwana. Tak, jest ponad 500 000. Restauracja czy gimnastyka? Myślę, że restauracja będzie częściej. Ojejku, 11 milionów. Dobra, jest to, musiałem się wysmarkać, bo wiecie, alergia i te sprawy. Hydraulik czy restauracja? Myślę, że restauracja jednak częściej niż hydraulik. Tak jest, 246 tysięcy. The Black Eyed Peas myślę, że zdecydowanie... Jak? Przecież ja uwielbiam piosenki The Black Eyed Peas. To jest niemożliwe. Myślałem, że 74 tysiące tylko. Dobra, ostatnia giera. No ostatnia giera i zobaczmy. Lady Gaga czy Gwałt? No myślę, że Lady Gaga. Tak jest, zdecydowanie Lady Gaga. Malediwy czy Gwałt? Myślę, że na Malediwy sporo osób by chciało pojechać i tak, milion wyszukiwań Malediwy. Transgender to mieliśmy, tak? To jest mniej wyszukiwane, ale też nie wiem, o co tu chodzi. Erectile dysfunction. Nie wiem, co to jest. O, milion. Dlatego, że nie wiedziałem, nie potrafiłem sobie przetłumaczyć. Powinienem wchodzić na translator i sobie tłumaczyć. No ale w każdym razie, jeżeli wam się to podobało, chcecie więcej tego, albo na live zobaczyć, dajcie znać w komentarzach. Ja się z wami żegnam, pobawcie się na tej stronie, trzymajcie się, cześć.